nazwijmy. I zakończmy na ten temat do końca. Dziękuję bardzo. Nie, no ten Holak to jest giga cringe akurat, to trzeba przyznać. Jedyny z tego całego Xayah Dust jest taki najnormalniejszy, to jest Xayah, bo ma sam z nich bekę i na nich zarabia, tylko udało mu się tam wycwanić tak, że wiesz, że zarabia na jakiś chłopak, którzy na niego robią i tyle. No i reszta, ten Wysocki, Japczan i nie wiem, kto tam jeszcze jest, jakiś Luki, Steve, jaki to jest cringe'owe wszystko. Tak samo ten młody, kurwa, to jest taki cringe, że tego się nie da oglądać, no. Jedyny Xayah, który się... On sam dostałem info, że sam ich na tej się obgaduje, wyzywa i tak dalej. Ma z nich bekę, no bo wie, że udało im się znaleźć cwaniaczków i tyle, i bardzo dobrze. To ja. Wymoczek.